W latach 90. powstały pierwsze autonomiczne pojazdy rolnicze. Zbudowali je naukowcy z uczelni rolniczych i firma John Deere. Nie przypominały one tradycyjnych ciągników, ale spełniały ich rolę. W 2011 roku FEND zaprezentował system Guide Connect. Zakłada on pracę dwóch ciągników na jednym polu. W jednym znajduje się operator, a drugi, bez człowieka, powiela tor jazdy pierwszego z założonym przesunięciem, aby nie uprawiać tej samej części pola. Case IH i New Holland, należące do koncernu CNH, odsłonił swoje autonomiczne ciągniki w 2016 roku. Ciekawe jest to, że chociaż technologicznie korzystają z identycznych rozwiązań, to zostały zaproponowane w różnych wersjach. Patrząc na case IH, od razu rozpoznamy ciągnik autonomiczny. Nie ma kabiny czy jakiejkolwiek platformy obsługowej dla operatora. Z kolei jego odpowiednik marki New Holland, NH Drive, na pierwszy rzut oka wygląda jak tradycyjny traktor, ale pomimo posiadania kabiny, może pracować bez operatora. Prace nad ciągnikami autonomicznymi prowadzą również Japończycy. W 2017 roku dwie firmy z tego kraju zaprezentowały takie traktory, Ciągniki Kubota serii L i M 7001 mogą być dostosowane do pracy samodzielnej. W jednym ciągniku autonomicznym Kubota AgriRobo znajduje się operator, a drugi pracujący na tym samym polu jest przez niego monitorowany. Natomiast ciągniki autonomiczne firmy Janmar otrzymały nazwę AgriRobot i podobnie jak w przypadku traktorów Kubota, w jednym znajduje się operator, a drugi autonomiczny pracujący na tym samym polu jest przez niego monitorowany. Janmar podaje, że jego traktory mogą również pracować autonomicznie na jednym polu, w liczbie nawet czterech jednocześnie. Nad ciągnikami autonomicznymi pracują nie tylko znani producenci tradycyjnych traktorów. Temat podjęły również mniejsze firmy, budując takie pojazdy od podstaw, polskie ŻukBot i Agribot, lub bazując na seryjnych ciągnikach, które doposażają. Oglądając filmy na YouTubie można więc zobaczyć autonomiczne traktory w pracy różnych znanych marek. Lista takich ultra-tuningowych firm jest bogata i zawiera m.in. australijską AutonoTrac, holenderską Precision Makers oraz amerykańską Autonomous Tractor Corporation. Ostatnia zbudowała rolniczy pojazd autonomiczny Spirit, w którym zastosowano napęd elektryczny.